tej chwili u Pani w szkole jak wiele przebywa dzieci z rodzin ukraińskich uchodźców? Na dzień dzisiejszy przyjęliśmy do szkoły 10 osób. Wczoraj jeszcze było 12 osób, dwie osoby w nocy wyjechały z powrotem na terytorium Ukrainy, także na dzień dzisiejszy mam 10 uczniów. A jeżeli chodzi o barierę językową, zdecydowana większość tych dzieci rozumie język polski. Wszystkie dzieci mówią w języku angielskim, natomiast spora grupa nauczycieli naszej szkoły posługuje się językiem rosyjskim, a więc do tej pory, w przeciągu tych 2 dni pobytu dzieci w szkole, nie obserwujemy na tym tle jakichś specyficznych trudności. Aczkolwiek w momencie, gdy te dzieci będą na pewno uczniami naszej szkoły, mówię na pewno, bo od poniedziałku prawdopodobnie ma być umożliwiona nauka zdalna z Ukrainy dla tych uczniów, a więc gdy te dzieci będą korzystały z naszego systemu oświaty, to wtedy zorganizujemy dla tych dzieci dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Dzieci, które przybyły do nas z terenu Ukrainy, zostały bardzo serdecznie przyjęte przez rówieśników w klasie. One zostały objęte opieką, wręcz przeciwnie. Do mnie docierają takie sygnały, że pewne grupy osób tak się opiekują tymi dziećmi, że inne dzieci mają ograniczony kontakt do swoich kolegów z zagranicy. Jest to bardzo miłe, bardzo sympatyczne. W przyszłym tygodniu planujemy taki Dzień Jedności z Ukrainą, w który to dzień zostanie włączona również społeczność tych dzieci przybyłych. Absolutnie na dzień dzisiejszy nie obserwujemy żadnych antagonizmów, żadnych nieporozumień, wręcz przeciwnie. No, pierwszy problem, jaki nam się pojawił, to sprawa dowożenia tych dzieci do szkoły, bo 3 dzieci mieszka dosyć daleko, to jest odległość około 2,5 km od budynku szkoły, wieś jest bardzo rozległa. I takie codzienne chodzenie na piechotę w momencie, gdy te dzieci są obce w środowisku, uważałam, że będzie niebezpieczne. A więc przewoźnik, który świadczy tutaj nam przewozy lokalne, dostępy do miasta, do Przemyśla, po prostu wydał tym dzieciom 3 bezpłatne bilety miesięczne i na podstawie tych biletów miesięcznych dzieci jeżdżą. Pan wójt gminy Żurawica, pan Tomasz Szeleszczuk, wydał taką decyzję, ażeby te dzieci, bez względu na to, że tak naprawdę na ten moment jeszcze nie ma żadnych umocowań prawnych, żeby te dzieci korzystały z bezpłatnego dożywiania na terenie szkoły, a więc codziennie ciepły posiłek, również wraz z jakimś dodatkiem, jogurt, ciasto, sok, to zależy od dnia, tym dzieciom jest wydawane. A poza tym to przychylność ludzi dobrych woli. A jak się z kolegą zajęliście? Bardzo dobrze, tutaj kolega wziął go w obroty. To znaczy, co mu zrobiłeś? Ja poznałem go szybciej, zanim przyszedł do szkoły. Graliśmy razem w piłkę, przyszedł do mnie, pograliśmy na konsoli w FIFA. Zaprzyjaźniliśmy się, tak można powiedzieć. A wiele osób w tej chwili jest nowych z Ukrainy tutaj? No, trochę jest.